Tak jak już zaznaczyliśmy, że dzisiaj przeżywamy takie szczególne uroczystości. Pierwsza, która nas tutaj wszystkich zgromadziła, to jest ospód świętego Marcina. Właśnie jego wstawiennictwo jest dla nas dzisiaj bardzo ważne. Druga to jest 500 lat tej świątyni. Mało mamy takich świątyń tutaj na terenie naszej archidiecezji dzisiejszej, gdzie możemy przeżywać właśnie takie jubileusze, 500 lat. Jest to niesamowity dar, jest to historia, jest to bogactwo nasze. I też dzisiaj w jakiś sposób szczególny łączymy się z naszymi rodakami w Polsce i z tutaj obecnymi, którzy przeżywają swój Dzień Niepodległości, modląc się o tą niepodległość dla Polski, która dzisiaj jest ogromnym wsparciem dla Ukrainy i to widzimy na co dzień. Jak ważne jest to wsparcie, którego dzisiaj Ukraina bardzo potrzebuje. I taką osobą, która nas tutaj też wszystkich łączy, o której już wspominaliśmy przede mszą, jest świętej pamięci ksiądz Jan Szetela, który tutaj spędził całe swoje życie kapłańskie. Od momentu, kiedy przyjechał jako młody neoprezbiter, aż do takiego wieku sędziwego, był tutaj takim dobrym pasterzem, o którym dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Więc te wszystkie wydarzenia i uroczystości, które nas dzisiaj tutaj gromadzą, też w jakiś sposób są dla nas ważnym znakiem, znakiem od Boga. I to jest ważne, abyśmy dzisiaj, kochani, też przypatrzyli się tym znakom, bo Bóg nam daje te znaki w tym trudnym czasie, abyśmy potrafili w nich zobaczyć też Jego obecność. Jego opatrzność, która cały czas się o nas troszczy. Czy my to widzimy, czy też nie. Czy nam się to podoba, czy też nie. Bóg o nas się troszczy, ponieważ nas kocha. I zawsze chce, abyśmy byli pod Jego opieką. Jeśli popatrzymy na tą przepiękną świątynię, w której jesteśmy, która przeżywa swoje 500-lecie, jest to niesamowity taki dla nas znak, jak ważna jest historia dzisiaj. Jak ważne jest pamiętać o tym wszystkim, co się tutaj działo. Jak ważne jest, abyśmy dzisiaj też potrafili z historii czerpać naukę dla naszego codziennego życia, teraźniejszego, ale też i przyszłego. Kochani moi, to co dzisiaj widzimy w tej świątyni, która jest tak ładnie odnowiona, odświeżona dzięki staraniom obecnego proboszcza, księdza Grzegorza, który całe serce tutaj wkłada i rzeczywiście widać to w jego pracy i zaangażowanie i z ludźmi, i z młodzieżą, ale też i w ten kościół materialny, który czuje to jego ojcowskie serce. Jest dla nas to dzisiaj ważne, abyśmy zrozumieli, że przez tą świątynię, przez swój pokolenia wiele rzeczy tu się działo. Mnóstwo osób tutaj zostało uświęconych. Mnóstwo osób przez tą świątynię tak naprawdę dostąpiło nieba. Nawet w mojej rodzinie tak się składa, że moi rodzice tutaj mieli ślub. Mój starszy brat, który jest franciszkaninem, tutaj został ochrzczony w tej świątyni. Tak historia potoczyła się w czasie Związku Radzieckiego, że nie było innej możliwości. A ten kościół był zawsze czynny. Zawsze był obecny kapłan i wiele osób, wiem, że wiele rodzin tu przyjeżdżało, które nie miały możliwości uczestniczenia u siebie w Eucharystii, nie miało możliwości korzystania z sakramentów, aby tutaj właśnie przez posługę już wspomnianego, który żył w opinii świętości księdza Jana Szeteli, aby tutaj doświadczyć tego spotkania z Bogiem. Dlatego jest za co dzisiaj Bogu dziękować, jest się na czym pochylić, jest na czym porozmyślać. Dzisiaj dotykamy niesamowitego bogactwa historii. Historii Kościoła, historii tego miasta, historii tych ludzi, którzy tutaj mieszkali i mieszkają obecnie. Jest to niesamowite bogactwo, które dzisiaj jest naszą też radością, że możemy tu być. Kochani moi, jeśli popatrzymy się na patrona tej świątyni, świętego Marcina, który jest takim niesamowitym świętym i teraz w kontekście tego, co przeżywa Ukraina, też jest dla nas bardzo bliski. Dlatego, że Marcin urodził się w rodzinie pogańskiej. Nie miał nic wspólnego ze chrześcijaństwem. Nawet był nazwany na wspomnienie Marsa, czyli Boga wojny,
żeby w taki sposób podkreślić, jakie miał korzenie. Ale Marcin, mając bardzo wrażliwe serce, właśnie będąc żołnierzem w Legionie Rzymskim, bardzo często miał możliwość spotykać chrześcijan. I to, co go dotykało, to właśnie niesamowita ich wrażliwość. Dlatego bardzo często obserwował za chrześcijanami i byli w jego sercu zawsze pod taką szczególną jakąś uwagą. Możemy dzisiaj w kontekście tej Ewangelii, którą słyszeliśmy, w życiu Marcina zobaczyć też taki dialog jego z Jezusem i coraz większe otwarcie się na Jezusa i na przyjęcie Jego. Pierwsze, jeśli popatrzymy na właśnie życie Marcina, którego mamy dokładną biografię, Cyplicjusz Seweryn dokładnie opisał jego, chociaż Marcin urodził się w IV wieku, właśnie to, co się wydarzyło w życiu Marcina. Marcin, kiedy był żołnierzem i był dowódcą żołnierzy, czyli też był wybitnym żołnierzem, kiedy przyjechał cesarz Julian Apostata i zebrał swoich wszystkich dowódców i planował wojnę, planował z wrogiem stoczyć bitwę, tak, aby zachęcić tych dowódców, aby ta bitwa była wygrana, podwyższył im wypłatę. Dał im wynagrodzenie już naprzód, tak, żeby ich jeszcze bardziej zaangażować, aby w taki sposób mogli też jeszcze bardziej zmobilizować żołnierzy. Jedyny z tego grona tych dowódców, tego ówczesnego cesarza Juliana Apostaty, Marcin odmówił się przyjęcia pieniędzy. Powiedział, że chociaż jeszcze nie był ochrzczony, że jego wiara, wtedy już zaczynał wierzyć w Jezusa, zabrania mu zabijania. I dlatego cesarz, kiedy usłyszał, że Marcin nie chce walczyć, a wiedział, że jest wybitnym żołnierzem, wiedział, że wielu tych dowódców też patrzyło się na Marcina, był dla nich wzorem, dlatego oburzony obezwał go w ich obecności tchórzem i powiedział, że nie chce mieć takich dowódców, dlatego kazał go aresztować i na całą noc wyprowadzić na pole, na którym się miała stoczyć bitwa. Tak, gdy o świcie miała się zacząć ta bitwa, Marcin miał zginąć jako pierwszy, który był całkowicie bez broni. Marcin, przebywając na tym polu, całą noc się modlił. I wczesnego poranku, kiedy miała zacząć się bitwa, przychodzą posłańcy z tego drugiego obozu wroga i proszą o pokój. I tej bitwy nie było. I oczywiście cesarz odniósł zwycięstwo dzięki temu, że ocalało mnóstwo ludzi. Oczywiście historia różnie to ocenia, ale my wiemy, że tak naprawdę to się wydarzyło dzięki temu, że Marcin podjął właśnie taką postawę, że nie przyjął pieniędzy i w taki sposób też wymodlił ten pokój, którego ówcześnie też brakowało. Dlatego dzisiaj też za jego stawiennictwem modlimy się o pokój na Ukrainie. Dzisiaj się modlimy o to, aby takich Marcinów nam dzisiaj nie brakowało, którzy będą o ten pokój walczyć, będą robić wszystko, aby ten pokój jak najszybciej wrócił, aby ludzie już nie ginęli, aby Ukraina odzyskała swoją całkowitą niezależność, aby wróciła do swoich granic, tych sprawiedliwych, które zostały jej zabrane i które zostały od 8 lat już tak bardzo sponiewieczone. Drugie wydarzenie, które pokazuje nam tą odpowiedź Marcina, że kocha Jezusa, kiedy Marcin jako żołnierz już bardzo mocno był zaangażowany w chrześcijaństwo i już oczekiwał na ten chrzest, bo się przygotowywał do niego, spotkał na swojej drodze żebraka, który nie miał na sobie żadnego ubrania. Odciął, tak jak widzimy tutaj na obrazie, w ołtarzu głównym, część swego płaszcza i ofiarował temu żebrakowi, tak aby go ogrzać, aby nie marznął. Potem we śnie zobaczył, że ten płaszcz ma sam Jezus. Czyli Jezus był tym żebrakiem, którego Marcin napotkał na swej drodze. I to jeszcze bardziej go zachęciło, aby przyjął chrzest i stał się człowiekiem bardzo wierzącym. Dlatego bardzo mocno się zaangażował. Zostawił wojsko i bardzo mocno się zaangażował w to, aby jak najgłębiej przyjąć chrześcijaństwo, aby całym sercem się
temu chrześcijaństwu oddać. Dlatego bardzo szybko został przez ludzi, taki był ówczesny sposób wybierania biskupa, został obrany przez ludzi na biskupa miejsca, właśnie tam, gdzie dzisiaj go najbardziej czcimy, w Tur, Marcin z Tur. I jako biskup się odznaczał niesamowitą właśnie taką serdecznością, ale też i był bardzo radykalny. Marcin bardzo mocno walczył z różnymi herezjami, które ówcześnie były bardzo mocno rozpowszechniane, tak aby to chrześcijaństwo zniszczyć. Ale właśnie przez swoją taką wielką serdeczność Marcin bardzo mocno troszczył się o tą głęboką wiarę dla swoich wiernych, ale też miał wielu wrogów. Tak jak zawsze, jeśli ktoś chce iść za Jezusem, to od razu musi się spodziewać, że będzie to różnie przyjęte i nawet często będzie miał wrogów spośród swoich najbliższych. I właśnie tam miał spośród swoich kapłanów jednego wroga, który go bardzo często oczerniał, wyśmiewał, poniżał. Imię tego kapłana było Brajs. I Marcin nigdy tego kapłana nie upomniał. Nawet często bracia prosili go, aby w jakiś sposób go ukarał, albo zabronił mu głosić te różne herezje, czy to oczernianie, które czynił względem Marcina. On się tylko za niego modlił. Cały czas się za niego modlił. Także ten kapłan po jakimś tam czasie zobaczył postawę Marcina i zobaczył, że to jest rzeczywiście święty człowiek. Już za życia wielu osób uważało, że Marcin jest świętym. I dlatego się nawrócił i zmienił swoją postawę. Kochani moi, dzisiaj, kiedy prosimy świętego Marcina za wstawiennictwo, aby nam dzisiaj dawał właśnie też takich pasterzy. Kiedy patrzymy na postawę świętej pamięci księdza Jana Szeteli, to widzimy, że te postawy takiej jednoznaczności, wierności były też w jego życiu. On tutaj przybył jako młody kapłan. Miał zmienić już placówkę. W 1939 roku miał być skierowany gdzieś w okolice Sanoka, ale ze względu na sytuację, która wtedy tutaj zaistniała i ze względu na to, że był dobrym katechetą, miał niesamowity kontakt z dziećmi, z młodzieżą, dlatego przez ówczesnego proboszcza był jeszcze poproszono biskupa, aby został tutaj jeszcze na jakiś czas. I tak opatrzność Boża sprawiła, że został tutaj na ten jakiś czas właśnie aż do momentu, kiedy Ukraina uzyskała swoją całkowitą wolność, kiedy rozpadł się Związek Radziecki. Całe życie poświęcił tutaj. Nie było mu łatwo. Myślę, że wielu z was, którzyście znali księdza Jana, na co dzień widzieliście go, widzieliście, że bardzo cierpiał. Nawet te 4 lata, które spędził w Karagandzie, w Kazachstanie, w taborach, w ciężkich pracach, które się odbiły też na jego zdrowiu, ale to go nie złamało. Za każdym razem, jak go karano, czy po powrocie z Kazachstanu, zawsze mu dawano możliwość, aby wracał do Polski. Nigdy z tej oferty nie skorzystał, bo wiedział, że jest potrzebny tutaj, bo był i czuł się dobrym pasterzem, który kocha ten Kościół, do którego został wysłany. Kochani moi, dlatego dzisiaj, kiedy tutaj jesteśmy, to jest ważne, abyśmy zobaczyli, jak Bóg troszczy się o swój lud, o swój Kościół. Jak Bóg w czasie historii daje w odpowiednim miejscu, w odpowiednich ludzi. I to jest ważne, abyśmy to też cenili. I za to też Bogu dziękowali. I abyśmy też w taki sposób, też dzisiaj, patrzyli na historię, którą my tworzymy, Bóg przez nas ją tworzy, żebyśmy potrafili dzisiaj cenić każdego człowieka, żebyśmy dzisiaj potrafili w każdym człowieku dostrzec działanie Boże. Tak się składa, że świętej pamięci ksiądz Jan Szetela pochodził z ówczesnej diecezji przemyskiej, do której należała też ta parafia, ale po różnych tych podziałach, zmianach, jak się popatrzymy dzisiaj, miejsce jego urodzenia i dzisiejszego, tam gdzie zmarł, pochówku, jest w Grodzisku. Dzisiaj jest to diecezja rzeszowska. Wasz dzisiejszy proboszcz, ksiądz Grzegorz, który tutaj posługuje, też pochodzi z tej diecezji. Czy to jest zbieżność, a może opatrzność?
Może Bóg też w taki sposób kontynuuje to dzieło, które rozpoczął i chce dalej właśnie w taki sposób okazywać swoje działanie i swoją troskę o ten lud. Dlatego dzisiaj módlmy się za tych wszystkich, którzy tutaj posługiwali, dziękując Bogu. Myślę, że każdy z nas w swoim sercu ma za co dziękować. Ma za co dziękować za te cuda, które się tutaj działy. Na pewno wiele cudów się działo, czy w konfesjonale, czy tutaj przy ołtarzu, czy przy zawarciu sakramentów, czy w jakikolwiek inny sposób. Ale wiem, że te cuda się działy tutaj przez posługę wielu kapłanów, a szczególnie właśnie świętej pamięci księdza Jana Szeteli. Ale też, kiedy tutaj w tym czasie jesteśmy, w tym trudnym dla Ukrainy, też skorzystajmy z tej łaski, aby tutaj w tym cudownym miejscu, skoro tyle lat ono przetrwało, różne biegi historii, ono nadal jest. Módlmy się o pokój, którego dzisiaj brakuje. Szczególnie tutaj, na tej ziemi, na której żyjemy. My nie poradzimy sobie bez modlitwy. Oczywiście mamy się modlić za żołnierzy, którzy oddają swoje życie. Mamy się modlić za tych, którzy rządzą naszym państwem. Ale pamiętajmy, że ta wojna ma też wymiar duchowy. Bez modlitwy, bez naszego takiego zaangażowania się w to, żebyśmy wyprosili u Boga ten pokój, sobie nie poradzimy. Dlatego jest bardzo ważne, abyśmy w codziennej naszej modlitwie pamiętali, że to jest nasz obowiązek, aby omadlać ten kraj, w którym żyjemy, aby modlić się za ten kraj, który dzisiaj jest też częścią naszego życia. Dlatego niech ta nasza obecność dzisiaj tutaj też będzie dla nas taką możliwością, łaską. Skoro jesteśmy w takim miejscu trwałym, stabilnym, w którym zawsze się przekazywała wiara, w którym zawsze był obecny Bóg. Dlatego dzisiaj tutaj prośmy. Boże, wejrzyj na nas, daj nam dar pokoju i zatrzymaj tego wroga, który dzisiaj w taki bardzo tragiczny sposób niszczy nasz naród. Niech ta nasza dzisiaj obecność, kochani moi, będzie na chwałę Bożą, ale też ku umocnieniu naszej wiary, abyśmy mogli ją przekazywać i abyśmy nigdy nie zatracili tego daru, historii, tradycji, tego wszystkiego, co jest naszym bogactwem. Amen.